Dzień dobry Państwu. Witamy z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Tygodniu Bibliotek. Witam Państwa Małgorzata Winkler. Obok mnie na kanapie nasz dzisiejszy gość, pan Jakub Szamalek. Dobry wieczór Państwu. Nie wiem, gdzie mam patrzeć, ale witam Państwa. Spotkanie jest organizowane w ramach programu dyskusyjne Kluby Książki, które jest finansowane ze środków Instytutu Książki. Tym samym witamy moderatorów, klubowiczów i wszystkich innych, którzy w piątkowy wieczór chcą nam poświęcić trochę czasu i posłuchać o literaturze. Dla osób, którym trzeba przedstawiać pana Jakuba Szamałka, to proszę bardzo. Pan Jakub Szamałek zdobył wykształcenie jako doktor archeologii, ale szybko się przekwalifikował i stał się współscenarzystą studia CD Projekt, która wydała między innymi grę Wiedźmin. Jest stypendystą Fundacji Billa i Melindy Gatesów oraz uznany został włączony, zaliczony do grona 100 młodych liderów Europy Centralnej i Środkowo-Wschodniej. Ale dzisiaj gościmy pana Jakuba Szamałka, pisarza, Zgadza się. autora trzech całkowicie odmiennych trylogii. Jedna skupia się na antyku i opisuje, no, powiedzmy, przygody detektywa Leo Harrisa. A druga dotyczy bardzo współczesnych i aktualnych tematów. Jej poświęcimy trochę więcej czasu, ale do tego dojdziemy. Chciałam chronologicznie bardziej zacząć. Dobrze. Studia na Oksfordzie i doktorat na Cambridge to jest bardzo onieśmielające chyba dla większości. Przeżył pan, jak sądzę, wielką przygodę, lata emigracji, może jakąś możliwość kariery naukowej. I co się stało, że w 2011 roku jest pan we Wrocławiu, odbiera pan nagrodę wielkiego kalibru czytelników za pierwszą beletrystyczną powieść? Cóż się stało? Działo się dużo rzeczy, i to, że odszedłem od archeologii, to właśnie jest wypadkowo tych różnych spraw. Pierwsza jest taka, że no, nauka ma to do siebie, że się operuje językiem naukowym. Jest to język bardzo precyzyjny, dość suchy, nawet w naukach humanistycznych, jednak no, nie ma tutaj pola na to, żeby sobie pobawić się w jakieś śmiałe porównania czy jakieś figury niespotykane. Czyli jednak jest to taki język formulaiczny. No i trzeba się trzymać faktów cały czas. A ten antyk, który ja znałem, bardzo mnie fascynował i wciąż mnie fascynuje. I miałem takie wrażenie, że poznaję takie szalenie ciekawe rzeczy. Każde z nich, każde ze stanowisk archeologicznych, przedmiotów, budzi jakiś zestaw skojarzeń, wpisuje się w jakieś opowieści, ale ja się tym nie mogę dzielić, bo muszę pisać tylko to, co wiem. No, archeolog często wie bardzo niewiele i musi zgadywać, a jak zgaduje, to musi to za każdym razem podkreślić, że zgaduje, że to jest tylko teoria, że to tylko przypuszczenie, nie można za daleko sobie pozwolić na to używanie wyobraźni. I miałem takie poczucie, że chciałbym zrobić z tym coś więcej, coś swojego, coś opowiedzieć, co niekoniecznie ma pretensje do pracy naukowej, ale jest jakimś moim komentarzem do tej epoki. I właśnie ten pierwszy cykl o Leo Harrisie miał być taką opowieścią o antyku, ale nie tym antyku z podręczników, takim antyku bardzo grzecznym, podniosłym, takim wyidealizowanym do znudzenia, bo mi się wydaje, że właśnie my jesteśmy znudzeni antykiem, bo nas tym karmiono jak gęsi na pasztet po prostu przez rurę i nie było tutaj możliwości jakby zainteresowania się tym we własnym zakresie, tylko musieliśmy, tak jak mówimy, że Słowacki był wielkim poetą, to starożytność była wspaniała i przez to jest po prostu do znudzenia powtarzane i kojarzy nam się z czymś po prostu wytartym i nieciekawym. A ja chciałem pokazać antyk trochę od kuchni, trochę z takiej perspektywy nieobecnej w podręcznikach, takiej perspektywy codzienności życia prostego człowieka. A powód, dla którego się wziąłem za pisanie, był też taki, że nauka ma też to do siebie, że potrafi być nużąca. Oczywiście wszystko potrafi być nużące, pisanie książek też, ale nauka ma to do siebie, że wymaga na przykład gruntownego sprawdzenia źródeł, co oznaczało siedzenie w bibliotece po 8 godzin dziennie i na przykład wertowanie wszystkich annałów sowiecko i archeologii, bo miałem takie 3 miesiące kiedyś
w trakcie doktoratu, że po prostu musiałem przejrzeć wszystkie roczniki tegoż periodyku, co było ciekawe na początku, ale już pod koniec miałem bardzo dość. I też no, miałem takie momenty, kiedy sobie zadawałem pytanie, czy to jest aby to, co ja chcę robić resztę życia. No i przy całej mojej miłości do antyku to odpowiedź była jednak negatywna, więc musiałem sobie pomyśleć, co ja jeszcze innego potrafię robić. Ta lista była bardzo krótka, także zebrałem się zapisanie z determinacją. No to co było takiego w tym antyku, co koniecznie chciał wam pokazać, a nie mógł w naukowej pracy? Dla mnie na przykład bardzo ciekawe były, no, o tym traktuje drugi tom, czyli Morze Niegościnne, to jest co osady Greków na wybrzeżach Morza Czarnego. I mi to. O czym nie wiedziałam. Tak, bo to nie jest wcale taka właśnie rzecz powszechnie znana. Ja o tym pisałem doktorat i mi bardzo działało na wyobraźnię, bo jak sobie wyobrażałem na południu Rosji, Ukrainy, tych Greków biednych, to po prostu aż wołało jakiś komentarz. Tak naprawdę mało wiemy o tym, co oni tam robili i co tam się działo, bo o ile mamy bardzo dużo materiałów historycznych dotyczących tego, co się działo w Atenach, czy nie wiem, w Efezie, czy w Sparcie, to o tym, co robili Grecy na wybrzeżach Morza Czarnego, od historyków wiemy niewiele. Są jakieś naprawdę fragmenty tu i tam. Więcej wiemy o Rzymianach w Europie. No na pewno tak. W ogóle Grecja nam się kojarzy cały czas właśnie z Peloponezem i wyspami, a tymczasem Grecy też się no, wcale nie trzymali basenu Morza Śródziemnego i też byli nad Morzem Czarnym, nad Morzem Azowskim nawet. Także to było bardzo ciekawe miejsce i materiał archeologiczny jest bardzo ciekawy. Tam jest naprawdę dużo ciekawych rzeczy z tej ziemi wygrzebano, ale znowu już nie można tego było powiązać z konkretnym człowiekiem, z doświadczeniem jakiejś jednej osoby, tylko można było o tym mówić o jakimś jednak świetle abstrakcji. I bardzo chciałem powiedzieć historię, która tam się toczyła, żeby też samemu sobie wyobrazić ten czas, ten moment, to miejsce. No i w pracy naukowej znowuż było takie surowe siłą rzeczy, a ja chciałem sobie wyobrazić to wszystko ze szczegółami. Spodziewam się, że wiele radości pana kosztowało możliwość rozwinięcia tych skrzydeł. Tak. To naprawdę ja bardzo miałem dużo frajdy z pracy nad tymi książkami i mimo, że teraz w tych nowszych książkach zupełnie inne tematy podejmuję, to antyk ma miejsce honorowe w moim życiu nadal. W książkach zwraca uwagę obyczajowość Greków, przedmiotowe traktowanie kobiet, które niestety tak. W niektórych krajach, no jest ciągle od antyku aktualne nadal, ale chciałam spytać o ich obyczajowość seksualną, pewną otwartość w tych sprawach, tak. Dość obrazoburczą dla nas dzisiaj, bo no niektóre zachowania po prostu są pedofilskie. Ale czy oni wszyscy byli biseksualni, czy żyli po prostu w takich czasach? Czy dzisiaj jesteśmy w pewne ramy wtłoczeni, a ludzie LGBT pokazują nam, że to wcale nieprawda i musimy spojrzeć na świat jakoś inaczej? To jest bardzo, bardzo ciekawe. O tym moglibyśmy rozmawiać godzinę albo i więcej i też morza atramentu wyla na ten temat. Dla mnie przede wszystkim to jest ciekawe. Z tej perspektywy, jak nasze własne społeczeństwo i nasze własne doświadczenia wpływają na to, jak widzimy przeszłość. Bo pierwsza poważna praca na temat homoseksualizmu w Grecji została wydana, jeżeli dobrze pamiętam, w roku 70, 1970. To była praca Kenneth Dover, napisał właśnie taką monografię homoseksualizm w Grecji. Czyli do tej pory, a przecież antyk nas fascynował od dawna, dawna, dawna i przecież praca naukowa pisana od stuleci na temat antyku, to ten temat był bardzo długo go unikano i bardzo długo jakby wymyślaliśmy bardzo skomplikowane figury, żeby nie zauważyć rzeczy oczywistej. Czyli była mowa bardziej o tym, że to był mentor i uczeń i to była męska przyjaźń i tak dalej, co jeszcze jakby można udawać, czytając dialogi Platona, że o to chodziło, ale jak się na przykład patrzy już na nie wiem, czy na komedie Aristofanesa, które są bardziej dosadne, czy na malarstwo wazowe, to nie ma wątpliwości, no, w czym rzecz. Natomiast czy wszyscy Grecy
bili, powiedzmy, czy biseksualni. No to jest szalenie ciężko odpowiedzieć na to pytanie, bo z nimi nie porozmawiamy na ten temat, a nawet gdybyśmy porozmawiali, to oni by nie rozumieli, o co nam chodzi prawdopodobnie. Natomiast oczywiście znowu też jest kwestia tego, że no my mamy źródła z Aten, mamy trochę prac historycznych na temat jakichś paru miejsc, ale one raczej nie dotyczą obyczajowości, tylko to jest kto, gdzie prowadził wojnę, kogo zabito, kto przeżył, kto był generałem i tam wyczytać pomiędzy tego obyczajowości, to trzeba się trochę postarać. Więc ten materiał źródłowy jest taki mocno, mocno w kratkę, ale to, co z niego wypływa dla mnie, to są jakby moje, bo to jest też kontrowersyjna kwestia, która podlega no, dyskusji, że ta orientacja seksualna chyba nie jest taka zero-jedynkowa, jak nam się czasami wmawia, bo wydaje mi się, że w Grecji to był też element tego, że kobiety odcinano od życia publicznego, bo kobieta z dobrego domu, jak to jeden z historyków greckich pisał, miała być jak królowa pszczół, która koordynuje pracę ula, ale nigdy z niego nie wychodzi. Czyli to był ten ideał, czyli kobieta, która jest blada, bo nigdy nie wychodzi na zewnątrz. To niestety, i to też chciałem jakby pokazać w tych książkach, bo ten antyk sobie stawiamy jako taki ideał niedościgniony, a tam wcale nie wszystko było idealne i to o tym też lubimy zapominać. I w związku z tym, że kobiety były zupełnie odcięte, w ogóle nie było przestrzeni na to, żeby młodzi mężczyźni i kobiety spędzali razem czas, to było absolutnie w Atenach przynajmniej niedopuszczalne. Mężczyźni wychodzili, znaczy brali ślub dosyć późno, w wieku dopiero 30 lat często. Przy średniej wieku? A przy średniej wieku pewnie niewiele większej, czyli jak ktoś dożywał tej 30, to brał ślub, ale też jakby młodzi mężczyźni często byli zajęci innymi sprawami i jeszcze nie brali ślubu. No a tymczasem sami spędzali bardzo dużo czasu w towarzystwie męskim, czy to na wojnie, bo to oni się tam tłukli non-stop, po prostu wcale nie potrzebowali żadnych Persów, ani innych sąsiadów, bo doskonale im szło skakanie sobie do gardeł, czy to w gimnazjonie, gdzie przecież się spotykano i ćwiczono nago, więc jak młodzi mężczyźni, no wiadomo, hormony buzują, smarują się oliwą, a potem uprawiają zapasy nago, no to wydaje mi się, że nawet osoby, które na skali Kinseya są gdzieś tam koło zera, by coś poczuły. Także wydaje mi się, że to po prostu społeczeństwo zostało ustawione tak, że aż ciężko było, żeby ten homoerotyzm gdzieś tam nie zakiełkował. No i to jest bardzo ciekawe. To co pani powiedziała, że pewne jakby rzeczy my byśmy dzisiaj nazwali pedofilią, to też jest bardzo kontrowersyjne, to jest też przedmiot dyskusji historyków i jeden z moich promotorów na Uniwersytecie Oksfordzkim, profesor Michael Vickers, zrobił kiedyś taką burzę, że wziął, on był wtedy kuratorem Galerii Sztuki Starożytnej w Ashmolean Museum w Oksfordzie i wziął pewien taki talerz, na którym był przedstawiony no, starszy mężczyzna z brodą, który zaczepia takiego chłopca i on był tam wcześniej opisany właśnie, że Eromenos i Erastes, czyli po prostu były to greckie terminy, jakby, które o sobie z zewnątrz niewiele mówią. A on to podpisał hasłem pedofil z ofiarą. I to wywołało bardzo dużą jakby taką debatę, czy my możemy takich terminów używać wobec czegoś, co działo w zupełnie innej kulturze, no bo jak jakiegoś powodu, na przykład króla Ludwika XIII, który, jeżeli dobrze pamiętam, wziął ślub z 12-letnią dziewczynką, która rok później zaszła w ciążę, no nie nazywamy w ten sposób. Nie mówimy, że to był prawda, król pedofil. I myślę, że w naszym poczcie królów polskich też byśmy znaleźli różnych mężczyzn, którzy zawierali śluby z dużo młodszymi od siebie partnerkami, które dzisiaj byśmy uznali, że tutaj nie ma nawet wieku zgody. Więc to jest w ogóle problem dla historyka, jakimi tutaj kategoriami moralnymi operować, jak to nazywać, plus też Grecy, o tych, jak mówili o tych relacjach między tymi mężczyznami, to już bardzo rzadko używają, właściwie chyba nie kojarzę fragmentów, w którym by padał wiek. Czyli jest to powiedziane, że jest młody mężczyzna, starszy mężczyzna, młodzieniec, chłopak, ale co to tak naprawdę znaczyło dla nich, nie wiemy. To, jak oni to malują na wazach, to też wcale nie znaczy, że ktoś tutaj próbował z ołówkiem w ręku oddać dokładnie tak, jak dana osoba wyglądała, bo to jest jakaś wyidealizowana wizja tego, co tam w przeszłości się działo. Także no, bardzo ciężko jest o tym mówić. To jest bardzo ciekawe, ale też bardzo, bardzo śliskie, bo
bo niestety jakby no tak, taki stereotyp, który gdzieś nadal funkcjonuje, jest używany jako taki bicz na przykład na osoby homoseksualne, to jest to stawianie znaku równości, że od Tak, homoseksualizmu do pedofilii nie jest rzeczywiście. daleko. To jest okropnie, po prostu krzywdzące i po prostu nieprawdziwe. Więc po prostu jest to też dla historyków, którzy badają ten czas, jest to śliska sprawa, gdzie trzeba bardzo być właśnie takim precyzyjnym w języku i rygorystycznym. Natomiast na pewno dla mnie to jest, jakby patrząc na to, jak to wyglądało kiedyś, to bym powiedział, że te właśnie ramy naszej orientacji seksualnej są dużo bardziej elastyczne, niż by nam się mogło wydawać, i że to, jak społeczeństwo jest zorganizowane, niewątpliwie wpływa na to, jak wygląda nasze życie seksualne też. Ja byłam przekonana kiedyś, że oglądałam film dokumentalny o czasach dość współczesnych, o kraju Iran, Irak albo tamte okolice, gdzie podobna praktyka opiekuna i starszego pana, już tak to nazwijmy, bardziej dojrzałego mężczyzny w każdym razie, jest praktykowana. Chciałam się upewnić, czy ja dobrze pamiętam. Wpisywałam szalone hasła w wyszukiwarkę w pracy, nawiasem mówiąc, ale nie upewniłam się. Ale coś mi świtało, że ja rzeczywiście oglądałam o współczesnych czasach, że coś takiego. I to było w kraj o takiej kulturze właśnie, że kobieta powinna być czysta i zamknięta To mógł do. być Afganistan, bo ja pamiętam, że czytałem reportaż o takim zjawisku. Także to ewidentnie, jak właśnie to też jakby pokazuje, że jak dzielimy płcie na lepsze i gorsze i tak ustawiamy społeczeństwo, to też ma daleko idące konsekwencje na wielu poziomach. Nazwał się pan kiedyś byłym archeologiem, czyli Tak. już pan nie jest Zdecydowanie archeologiem. nie trudzę się odkopywaniem skorup już. Czyli zdobyte wykształcenie zamykamy, tak? I trzeba się ciągle kształcić i na bieżąco. Niewątpliwie, ale ja już się kształcę w innych zakresach. Znaczy, to była fantastyczna przygoda. Archeologia jest bardzo ciekawa. Lubię sobie poczytać, co tam inni robią. Ja też, bo też taka moja tajemnica jest taka, że ja byłem raczej archeologiem teoretykiem, czyli ja bardziej się zastanawiałem nad tym, jak interpretować to, co już zostało wykopane, Nie Indiana niż Jones. samemu. Nie, w ogóle nie. Byłem na kilku Brooklyn. wykopaliskach i raczej oczywiście były też fajne wyjazdy, fajne przeżycia, ale to nie jest też coś, co chciałbym robić całe życie, bo to często jest ciężka fizyczna praca. Bo trzeba wstać o 5 rano, bo często się pracuje w miejscach, gdzie jest bardzo gorąco i trzeba jednak wykorzystać te godziny, kiedy się nie mdleje jeszcze. I ja na przykład kiedyś byłem na takich wykopaliskach, gdzie głównie moim narzędziem był kilof. Tak jak sobie wyobrażamy pędzelek, Łopatkę. tak, łopatkę, to ja się czułem jak kamieniołomie, bo zdejmowaliśmy warstwę jakiegoś spalonego gruzu, bo rzymski fort w Rumunii, który został zniszczony w trakcie najazdów różnych ludów, i była 2,5-metrowa warstwa spalonej cegły. No także tego się raczej pędlem nie zdejmie, także tutaj kilof był używany całe lato. I jedną fajną rzecz znalazłem w trakcie tych wykopalisk, to był grzebień kamienny, tylko że ja go zobaczyłem w momencie, kiedy już opuszczałem kilof i rąbnąłem nim prosto właśnie w ten grzebień, także potem go sklejaliśmy. Artefakty zostały No niestety. zniszczone. Znaczy, on przetrwał, bardzo ładnie został sklejony, ale tym niemniej przeżywałem to bardzo. Mówi się, że pisarz zostawia coś z siebie w każdej z książek. Widać to w tej trylogii, kiedy wykorzystywał pan swoją wiedzę. I jest to takie dość symptomatyczne, bo kiedy się nad tym zastanowić, to Marek Krajewski jest we Wrocławiu, no we Lwowie również, ale we Wrocławiu. Eberhard Mok mówi po łacinie. Mariusz Czubaj przemyca muzykę w każdej ze swoich książek. Gros Małeckiego skleja modele. Ibl Marty Guzowskiej, notabene Tak, archeolożki i tak, pisarki, też tak. się tym zajmuje. To jest ok, każdy ma swoją specjalizację, jakąś, z której też nie wychodzi, ale pan wyszedł poza tą swoją strefę komfortu i postanowił się. No nie przebranżowić, bo ciągle pan pisze, ale ta trylogia zaskoczyła mnie całkiem, bo to był całkiem inny szamałek, którego się do tej pory znało. I dlaczego tak? Dlaczego? Po pierwsze, miałem wrażenie, że jeżeli chodzi o te książki osadzone w starożytności, to ta formuła już się wyczerpała, że powiedziałem to, co chciałem powiedzieć, pokazałem to, co mnie fascynowało,
i że kolejne książki no już by miały posmak odgrzewanego kotleta i to by było, podejrzewam, męczące dla mnie, bo po prostu bym się nudził pisząc je. I jeszcze pan zabiegł o Harrys. No dlatego właśnie, żeby sobie... Spoiler. No właśnie, uwaga. Żeby sobie oszczędzić jakby pokusy ewentualne, to postanowiłem postawić kropkę. Także ja miałem wrażenie, że to już zupełnie jakby nie jestem w stanie tutaj zaoferować czegoś świeżego, a zawsze zależy mi na tym, że kiedy coś piszę, żeby to poza takim walorem powiedzmy czysto estetycznym, że coś jest ładnie napisanym zdaniem, no to żeby tam jakiś głębszy sens się krył i tutaj już wyeksploatowałem to. A jednocześnie sam, bo ta nowa trylogia Ukryta sieć opowiada o nowych technologiach. No i ja jako archeolog to raczej kojarzyłem technologie takie jak żarna, piece i ewentualnie, nie wiem, jeszcze garbarnia. Także to nie był wcale dla mnie naturalny temat, naturalne środowisko i ja bardzo długo żyłem w takim przekonaniu, że mnie nowe technologie nie interesują, więc się też nie muszę nim interesować, bo co nie dotyczy to mnie. Natomiast jakby zdałem sobie sprawę w którymś momencie, że no, ale to... zajmował się pan grami. Tak, zajmowałem się tylko grami, ale pracowałem jako scenarzysta i to znaczyło, że po prostu pisałem dialogi tyle, że musiały się w nich znajdować wybory. Jakby to nie oznaczało wcale, że musiałem zacząć programować na przykład. Natomiast jakby zacząłem sobie zdawać sprawę, że te technologie się po mnie upominają i że one już wyszły poza zakres hobby, którym się można zajmować. Tak jak internet kiedyś był po prostu zajęciem dla hobbystów, którzy jak chcieli, to mogli sobie wejść na kanał na temat akwarystyki, powiedzmy. Ale to było czysto opcjonalne i to było coś, co można było robić, jeżeli się chciało. Natomiast jakby ten internet bardzo szybko, jakby w skali historycznej, której jakby przywykłem postrzegać świat, to błyskawicznie z czegoś, co było opcjonalne, co było ciekawostką, stał się takim dodatkowym wymiarem rzeczywistości. I dla mnie to było bardzo ciekawe, jak sobie jakby sam zdałem sprawę z tego, jak bardzo technologia wkracza w nasze życie i jak szybko przechodzimy do porządku dziennego, bo to, że każdy z nas ma w torebce czy w kieszeni superkomputer, bo patrząc jakby jak sprzęt komputerowy wyglądał 10 czy 20 lat temu, to mamy po prostu niesamowite maszyny na wyciągnięcie ręki, którymi na przykład możemy się, za pomocą których możemy się za pośrednictwem satelity zapytać o drogę. Ja na przykład miałem taką sytuację, kiedy też sobie zdałem sprawę, jak bardzo ta technologia jest po prostu się stała banalna, mimo tego, że przecież to jest wszystko świeże i naprawdę niesamowicie skomplikowane. Popsuł mi się termometr, który miałem za oknem, więc jak wstawałem, chciałem zobaczyć, jak będzie pogoda, to na telefonie sprawdzałem prognozę pogody, czyli żeby się dowiedzieć, co się będzie działo za moim oknem, to mój telefon wysyłał sygnał do masztu przekaźnikowego, który potem kablem szedł do światłowodem, do centrum wymiany danych. To szło do serwerów Google z zapytaniem, jaka będzie pogoda, a Google pobierał odpowiedź z ICM-u i mi wyświetlił, który to robił na podstawie danych satelitarnych i to w ułamku sekundy się wyświetlało na moim ciekłokrystalicznym ekranie, żebym nie musiał się fatygować i wyglądać za okno i patrzeć, czy jest ciepło, czy zimno. I to jest niesamowite. Jak się pochylimy nad tym i chwilę zastanowimy, to jest to bardzo ciekawe. No a czemu kryminał, czemu taka formuła z pogranicza kryminału Tillera? Bo nam powiedziano coś takiego w latach 90. czy wczesnych 2000, że internet sprawi, że cały świat jest na wyciągnięcie ręki. I to jest prawda, tylko że to równanie można odwrócić i każdy z nas też jest na wyciągnięcie całego świata. Na wyciągnięcie ręki każdego człowieka, każdej organizacji. I się przed tym jeszcze parę lat temu można było schować, bo można było na przykład no, nie wchodzić na te kanały o akwarystyce, ale dzisiaj ta opcja jakby odcięcia się od technologii jest właściwie już czysto teoretyczna. Jakby o ile jakby ktoś nie wypasa owiec albo nie wiem, nie wypala torfu, no to musi być w jakiś sposób widoczne w tych mediach społecznościowych. Przepraszam, w internecie, mediach społecznościowych, a niekoniecznie sobie zdajemy sprawę, z czym to się wiąże i do czego to może prowadzić, jeżeli jesteśmy nieostrożni, jeżeli komuś nadepniemy na odcisk, no i o tym są te książki. No właśnie, bo trylogia Ukryta sieć pozostawia w nas, to nie jest odosobniona
moje wrażenie, wielki niepokój, chociaż właściwie panikę też powinna wzbudzać. Bo kiedy sobie czytamy inne książki sensacyjne czy kryminalne, siedzimy sobie na kanapie bezpiecznie w domu i czytamy o tych mordercach coraz bardziej wynaturzonych zresztą, czytamy o porwaniach i tak dalej, i sobie myślimy, no na nic, nikt nas nie zabije, nikt nas nie porwie, nie będziemy ofiarą napaści seksualnej, to się zdarza oczywiście, no ale tak globalnie, jak sobie siedzimy na tej kanapie, no to nie, na pewno nie. Odkładamy książkę, bierzemy telefon i sobie teraz lajkujemy, skrolujemy, wysyłamy prywatne wiadomości do koleżanki. I no i tu się zaczyna to ogólne niebezpieczeństwo opisane w książkach. Tak, bo to jest coś, co rzeczywiście dotyczy każdego z nas i od czego nie można uciec. Oczywiście nie każdy z nas będzie na przykład miał do czynienia z jakimiś złowrogimi hakerami, którzy będą wykradać nasze informacje. Ale każdy z nas na przykład jest w sieci golony z informacji i te informacje są potem używane, żeby zrozumieć, co tam się dzieje w głowie i potem te informacje są wykorzystywane, żeby nam pewne rzeczy sprzedawać, żeby nas do pewnych rzeczy przekonywać. Tu każdy z nas jest w to zamieszany i te właśnie ataki hakerskie, które jeszcze parę lat temu to się kojarzyły z jakimiś ludźmi w kapturach, którzy siedzą w piwnicy i nie wiem, łamują się na jakieś strony, żeby coś z nich wykraść. To się wydawało też coś takiego, byłby to, nie wiem, z estetyki filmu science fiction. No to każdy z nas też jest teraz jakby dotykany konsekwencją tego, że sieć nie jest bezpiecznym miejscem. Nie była konstruowana z myślą o tym, żeby być bezpiecznym miejscem. Bo na przykład to, że teraz skoczyły ceny benzyny w górę, jest konsekwencją tego, że w Stanach doszło przed chwilą do ataku hakerskiego, największego w historii, na sieć przesyłową właśnie benzyny na wschodnim wybrzeżu i kilka tysięcy stacji benzynowych miało problemy z dostawą, więc oczywiście skoczyły ceny. Także to już nie jest abstrakcja, to jest coś, co dotyka nas i będzie dotykało coraz bardziej, bo to jest jakby ta kula się toczy i raczej szybko nie zwolni. I wydaje mi się, że to jest coś, czego powinniśmy być świadomi, bo rzeczywiście to nie jest tak, jak nie wiem, czytamy na wygodnej kanapie o tym, co się działo w latach 20. czy 30. we Wrocławiu, no to możemy sobie myśleć, że to jest właśnie zamknięty rozdział. A tutaj to jest wręcz przeciwnie. To jest pierwszy rozdział bardzo długiej książki i zobaczymy, gdzie nas to wszystko zabierze. Coraz więcej jest w książkach ciekawych postaci kobiecych. Pojawiają się i to właściwie często mężczyźni za nie biorą. No i pan też stworzył postać Julity Wójcickiej, bardzo, bardzo fajnej bohaterki. Ale chciałam zapytać, dlaczego ta Julita, skąd się ona wzięła? Bo przecież w książce jest już dość nieszablonowy bohater. Jest Janek, Wietnamczyk, polski policjant, spec od technologii, który nie jest zmanierowanym alkoholikiem po rozwodzie. Tak. Można by było, mówiąc kolokwialnie, pojechać Jankiem, tak. Ale powstała Julita. Tak, to prawda. I tutaj musimy wrócić na chwilę do tej trylogii starożytnej, bo w związku z tym, że chciałem pokazać ten antyk takiej trochę mroczniejszej konwencji, to świadomie sięgnąłem po takie archetypy powieści noir. Czyli właśnie jest Lough Harris, który jest może się nie rozwodzi, bo w tamtych akurat w tamtym kontekście to dosyć nietypowe byłyby wydarzenia, ale z żoną się nie dogaduje, z alkoholem też ma problem i z pracą i ze zdrowiem, jest takim właśnie styranym twardzielem znanym po prostu z wielu, wielu innych dzieł, tylko że właśnie osadzony w kontekście starożytności, która nam się kojarzy z zupełnie innymi klimatami. I chciałem, żeby po prostu od pierwszej strony czytelnik zaczął patrzeć na starożytność przez pryzmat tej morowej konwencji. Ale po trzech książkach z twardzielem, który nie potrafił mówić o emocjach i jest bardzo, bardzo oczywiście musi przede wszystkim zgrywać, jaki jest odważny i że go nic nie boli i tak dalej, no po prostu już miałem dosyć tego. I bardzo chciałem pójść w zupełnie inną stronę i mieć postać, która jest zupełnie inna i właśnie pomyślałem sobie, że taka Julita to będzie coś fajnego, że to jest młoda dziewczyna, która nie udaje nikogo przed nikim i wie, czego chce, nie boi się tego powiedzieć na głos.
bardzo fajnie mi się opisało. Sylwia Hutnik w jednej z rozmów powiedziała, że jest kilku pisarzy, mężczyzn, którzy tworzą naprawdę wiarygodne według niej postaci kobiet. Mówiła o Zygmuncie Miłoszewskim, mówiła o Wojtku Chmielarzu i o panu. No to bardzo mi miło, nie wiedziałam, że I taki nawet sama bronię tego. zauważyła, że piszecie na podobnym poletku, jeżeli Tak, chodzi tak, tak, o tak, rodzaj. Ja się zastanawiałam, czy macie w sobie jakiś rodzaj wrażliwości na kobiece sprawy, że tak to jakoś wam wychodzi, ale chciałam zapytać o to też. Ja bym chciał powiedzieć, że wszyscy mamy bardzo fajne żony. I tutaj A jakby to coś tym na tak, pewno to jest na jest. pewno nieprzypadkowe. I kolejne pytanie, do tego zmierzałam. Jak się tworzy bohaterkę kobiecą? Bo jako ludzie mamy takie same obawy i Tak, myślimy tak, w tak, ten tak. sposób, no ale jednak jesteśmy odmienni w tych szczegółach. Tak. To ja bym powiedział, że właśnie zacząć od tego, że ja nie, jakby nie wierzę w to, że kobiety i mężczyźni, że jedni są z Marsa, a drudzy z Wenus, więc uważam, że przede wszystkim trzeba patrzeć na człowieka najpierw, a potem dopiero się zastanawiać nad płcią. I dla mnie to jest bardziej kwestia doświadczeń, które ta postać przechodzi, które ma za sobą, które mogę spotkać, niż jakichś jej wewnętrznych, nie wiem, że ma hormony, w związku z czym jest nieracjonalna. No po prostu mnie denerwują takie uproszczenia, więc jakby się chciałem odsunąć takich stereotypów i bardziej myśleć o tym, w jakich sytuacjach młoda dziewczyna może się znaleźć i czy to są sytuacje, w których mógłby się też znaleźć młody facet, a jeżeli tak, to czy wyglądały tak samo. I to raczej był ten kierunek, który sobie obrałem. I czy młody facet zachowywałby się inaczej? W Są niektórych takie. sytuacjach na pewno tak. I jakby ja sam staram sobie zadać to pytanie i czasami, bo chciałbym myśleć, że mi się udawało trafić, a właśnie czasami tutaj prostowała mnie żona, która jest pierwszą czytelniczką, pierwszą redaktorką moich książek i zawsze chętnie czyta i ma bardzo mądre przemyślenia i sugestie. No i w paru sytuacjach mi powiedziała, że no nie, to tak by raczej nie wyglądało. To sobie przeczytaj na przykład to, albo pamiętasz jak, i wtedy ja sobie mogłem sobie przypomnieć, że to trochę inaczej wygląda. A poza tym jakby to taka jest moja rada dla pisarzy, facetów, którzy może by chcieli też napisać kobietę, żeby nie wpadać w sidła obsesji kobiecym ciałem, bo ja często jak czytam książkę, którą pisze facet, ale bohaterką jest kobieta, to ona jakoś strasznie dużo rozmyśla o Ukryte swoich nogach, fantazje. piersiach i pupie i w ogóle. No i nie wiem, jakoś kobiety, które ja znam, z którymi rozmawiam, nie zdradzają takich tendencji, żeby każdy dzień zacząć od oglądania się w lustrze pod tym kątem, więc też jakby nie ma co się za bardzo na tym skupiać, tylko pisać normalnie. O. To tyle. W pierwszym tomie zrobiło na mnie duże wrażenie to, kiedy Julita próbowała dostać się do pewnej korporacji. No, będę spoilerować, proszę Państwa, ale kilka lat już jest na Tak, rynku tak. książka, ostatnia jesienią się ukazała, więc już możemy sobie pozwolić. Więc Julita chce się dostać do korporacji, w której nikogo nie zna i chciałaby być uznana za rozpoznawalną tam. Udaje jej się to wszystko poprzez wnikliwe studiowanie profili. Łatwo kogoś zbić z tropu, kiedy pytamy, jak tam twoja córka Ola miała ostatnio urodziny i byliście na trampolinach i rzeczywiście trudno na to wszystko odpowiedzieć. Ale coraz częściej policja uprzedza nas. Nie chwalmy się zdjęciami z wakacji, dopiero kiedy wrócimy, bo dajemy jasny sygnał, że nas nie ma w domu. Jak jesteś młodą, atrakcyjną kobietą i biegasz o 7 rano w lesie, no to nie wrzucaj codziennie tej samej trasy, że biegasz, bo się narażasz na niebezpieczeństwo. No albo sygnał, że wychodzę z pracy i w końcu spędzę sobie samotny wieczór z książką, więc wiadomo, że wychodzę i nikt na mnie w domu nie czeka. Czy to już jest paranoja, czy powinniśmy się nad tym zastanowić, zanim No coś nie, to napiszę? nie jest paranoja, bo jakby musimy się oduczyć od takiego myślenia, że media społecznościowe to jest taki odpowiednik rodzinnego albumu ze zdjęciami, albo nie wiem, tablicy korkowej w akademiku. Bo ja rozumiem, że na przykład w gronie przyjaciół możemy sobie pozwolić na więcej, ale tak samo jak po ulicy nie chodzimy z banknotami wystającymi z tylnej kieszeni spodni, bo przynajmniej powinniśmy, albo nie zostawiamy kluczy od samochodu na dachu tego samochodu, kiedy idziemy do sklepu. No mamy jakieś takie wykształcone odruchy, które pozwalają nam tutaj być w bezpiecznym środowisku, gdzie nie wiemy, kogo spotkamy.
czasami, oczywiście 99% czasu nic nas niemiłego nie spotka, ale jakby no, lepiej być świadomym tego, że jest ten 1% wyjątków. I wydaje mi się, że pierwszy taki krok ku rozsądkowi czy bezpieczeństwu w sieci, no to jest pamiętać, że nic, co jest w sieci, nie jest w 100% prywatne, już zwłaszcza rzeczy, które wrzucamy na media społecznościowe, bo jeszcze e-maile, powiedzmy, no, to jest też osobny temat, na ile to wszystko jest prywatne, i dlatego nie szyfrujemy, to nie jest, ale to, co wrzucamy na media społecznościowe, nawet jeżeli to ma zaznaczone kółeczki, no że tylko właśnie, dla znajomych tak, i tak jak dalej, to jest z tymi zamkniętymi profilami? to jest niestety nic nie znaczy. Ja byłem Wzoryczne. na takim szkoleniu dla dziennikarzy śledczych, którzy działają w internecie, prowadzone przez dziennikarzy z kolektywu Bellingcat, którzy pokazywali, ile można wyciągnąć informacji z mediów społecznościowych, nie poprzez hakowanie czy jakieś inne takie złowrogo brzmiące rzeczy, tylko po prostu przez jakieś mądre filtrowanie wiadomości. No i można się dowiedzieć wszystkiego wszystkim, naprawdę. I nic, co wrzucamy na media społecznościowe, nie powinniśmy traktować jako rzecz, która jest w zamkniętym obiegu, bo nie jest. No i to jest taka pierwsza naprawdę podstawowa, wydaje mi się, zasada po prostu bezpieczeństwa. Oczywiście nie jestem ekspertem z zakresu bezpieczeństwa w sieci, tylko pisarzem, który poruszy ten temat, ale już jestem wyłany tablistą, powiedział, że to jest pierwsza rzecz. Natomiast druga rzecz, o której policja nie mówi i się nie dziwię, bo to już wykracza poza ich obowiązki, to jest to, że wszystko, co robimy w sieci, jest w jakimś sensie aktem obnażenia się. Bo okazuje się, że jakby my się w tej sieci poruszamy, stawiam bardzo dużo śladów, bo nie tylko pisząc rzeczy, ale też lajkując, komentując, odwiedzając, wyświetlając, to każda z tych czynności jest jakimś po prostu punktem w zbiorze danych. I jak się te nasze informacje zestawi z informacjami, które zostawiły miliony, czy dziesiątki milionów, czy setki milionów osób, czyli mamy ogromne jakby bazy danych, zbiory danych, no to zaczynają być widoczne ciekawe wzorce zależności, które są jakby nawet trudne do zrozumienia na takim poziomie ludzkim, takim poziomie naszej percepcji rzeczywistości. Bo się okazuje, że jakby my oczywiście rozumiemy pewne zależności tak intuicyjnie nawet, tak, że jak wyjdę, pada deszcz, będę mokry, ale rzeczywistość jest trochę bardziej złożona i są pewne rzeczy, które nam umykają, a właśnie algorytmy oparte na sztucznej inteligencji, które sortują te dane, zauważają pewne rzeczy, które są dla nas nie do zauważenia i się na przykład okazuje, że bardzo dużo o nas może powiedzieć na przykład to, jakiego koloru zdjęcie wrzucamy na Facebook, albo na przykład jak używamy znaków interpunkcyjnych i czy używamy, o której wrzucamy nasze wpisy, jakie one są średniej długości. To znaczy, że jest i ważne tak dalej, to, i tak jaką dalej. Ja sobie nakładkę na zdjęcie nałożę, czy to jest czarno-biała, czy jakaś Tak, sepia, tak. czy... Bo wszystko jest jakimś punktem informacji. Jest taki badacz polskiego pochodzenia, bardzo, bardzo ciekawy człowiek, Michał Kosiński na Uniwersytecie Stanforda, który pokazuje takie właśnie rzeczy, ile można wyczytać z pozornie niewinnych informacji. I on jest autorem tych badań, które na pewno jakby i pani, i państwo słyszeli w jakimś jakby jakimś echem, że wystarczy tylko kilka naszych lajków na Facebooku, żeby określić, jakie jesteśmy płci, a kilkanaście, żeby określić, jakie jesteśmy orientacji seksualnej, a kilkaset, żeby określić nasz profil psychologiczny równie precyzyjnie, co nasz współmałżonek czy współmałżonka. No to jest właśnie wynik jego badania ostatnio, znaczy w zeszłym roku publikował takie badania, ile można wyczytać z samego zdjęcia, bez jakiegokolwiek kontekstu. Się okazuje, że na przykład na podstawie samego zdjęcia twarzy można wywnioskować bardzo dużo. Na przykład, czy ktoś jest introwertykiem, czy ekstrawertykiem, można wyczytać tylko z tego zdjęcia twarzy. I on jakby omawiając te wyniki, mówi, że jakby nie wszystkie te sygnały jesteśmy w stanie zrozumieć, bo też tak działają te algorytmy, że nie zawsze potrafią nam wytłumaczyć, czemu coś widzą, albo czemu coś klasyfikują do grupy A czy B. Ale na przykład to, że na zdjęciach osób ekstrawertycznych częściej widać dziurki od nosa, bo to są osoby, które nie wstydzą się, nos do góry, prawda? Patrzymy w przyszłość śmiało, a te osoby introwertyczne częściej unikają kontaktu wzrokowego, opuszczają głowę. Więc na przykład to już, czyli samo to, czy na zdjęciu profilowym widać te dziurki od nosa, czy nie, to jest sygnał i zestawieniu z setką innych sygnałów coś mówi na nasz temat. Czyli jakby i znowu my przed tą siecią nie uciekniemy, natomiast powinniśmy się interesować, co się dzieje z tymi wszystkimi danymi, kto ma do nich dostęp i po co.
I to jest coś, co jakby zaczyna się dziać i na przykład mnie bardzo cieszy, że Unia Europejska tutaj nie odpuszcza tematu i te wszystkie molochy z Doliny Krzemowej ściga i pilnuje. W Polsce też działa prężnie Fundacja Panoptykon, którą polecam serdecznie Państwu, żeby wejść na ich stronę i zobaczyć, czym się zajmują. Natomiast jakby cały czas to jest temat, który szybko nie zniknie i którego też, jakby tego gina nie można też z powrotem do butelki wepchnąć i na pewno nasza jakby definicja tego, co to jest prywatność, się bardzo zmieni w przeciągu kilku następnych paru lat, tylko jakby zadbajmy o to, żeby w ogóle nie zniknęła. Mówiłam o paranoi, chciałam zacytować, nie będzie dużo tego, ale pozwolę sobie, o paranoi Julity. Była chorobliwie podejrzliwa wobec komputerów, wręcz paranoidalnie. Dlaczego ta strona ładuje się dłużej niż zwykle? Może właśnie odpala się jakiś złośliwy skrypt? Dlaczego laptop się zawiesił? Zwykły błąd? Czy ktoś przedarł się przez wszystkie zapory i zainstalował jej jakiś malware? Czemu internet zwolnił? Wina dostawcy, czy ktoś podłączył się do jej sieci Wi-Fi i kradnie jej dane? No na Julii tak ktoś się uwziął, prawda? I ona Tak, ma tak, bardzo tak. złe doświadczenia, ale no, takie przypadki są coraz częstsze. U nas w pracy dostajemy od czasu do czasu e-mail, oczywiście z fakturą do kliknięcia, z przesyłką do akceptacji. Moja skrzynka jest zalewana propozycjami różnymi na jednej ze stron. Koleżanki piszą, ktoś mi ukradł konto na Facebooku, założyłam drugie, nie mogę się dostać do swojej skrzynki, mam inną. A wręcz raz miałam e-mail, jestem hakerem, obserwujecie od dawna. I takie było dość przerażające po konsultacji z kolegami z pracy, po prostu skasowałam. Nic nie krąży chyba, więc chyba to była próba po prostu wyłudzenia. Ale to naprawdę się rozkręca i tego jest coraz więcej. Tak, tak, tak. I też niestety jakby ciężar odpowiedzialności jest w bardzo dużym stopniu spoczywa na użytkowniku i to my mamy być bezpieczni, to my mamy być rozsądni, to my mamy pamiętać o 100 tysiącach różnych rzeczy. No i oczywiście jakby podstawy rozsądku są ważne, ale też jakby no ten jakby internet nie był stworzony z myślą o tym, do czego jest obecnie używany i też trochę nie nadąża jego kształt, jakby nie odzwierciedla tego, do czego jest używany, do czego jest potrzebny. I to się trochę zaczyna zmieniać i te kwestie bezpieczeństwa są też poważnie traktowane przez różnych dostawców usług. W internecie to jest bardzo dobra rzecz. Natomiast póki co polecam portal niebezpiecznik.pl. Tam jest zestaw 10 złotych zasad, co zrobić, żeby się nie przejechać w sieci. Ale nadal, jeżeli jesteśmy w sieci, to jesteśmy też wystawieni na ryzyko, że coś nas może tam spotkać nieprzyjemnego i dlatego taka pewna doza ostrożności jest zalecana. Czyli jeżeli dostajemy na Facebooku wiadomość od osoby, której nie znamy, z linkiem do kliknięcia, to jednak ale lepiej nawet sobie od tego tej, którą oszczędzić. znamy. Ja się Tak, często tak, tak. upewniam. To Spamujesz, dokładnie. wysłałaś to? To też jest prawda, że czasami można też nie być na Facebooku, co też gorąco polecam. O czym też mógłbym mówić przez godzinę, ale rozumiem, że to nie jest opcja dla każdego. A propos niebezpiecznych zachowań, jeszcze jedno. Znowu refleksja Julity. Trudno jej się było oprzeć wrażeniu, że znalazła się w jakimś innym wymiarze, na innej planecie. Podczas gdy ona pisała coraz bardziej alarmistyczne reportaże o tym, co się dzieje w sieci, o śmierci prywatności, masowej inwigilacji, o życiach złamanych przez kilka nieprzemyślanych kliknięć, jej znajomi dalej wrzucali zdjęcia swoich gołych dzieci na plaży i ściągali na telefony zabawne aplikacje do żur, które pozwalały postarzyć twarz czy obsadzić ją w ciele ulubionego celebryty. W zamian dawały sobie bagatela, dostęp do kamery, listy kontaktów, rejestru połączeń. No, dostęp do kontaktów brzmi strasznie, do kamery to już całkowicie po prostu przerażająco. Po co komu dostęp do naszej kamery? To raz, ale drugie pytanie w tym kontekście, no przewrotnie oczywiście zapytam, bo no do jakiegoś stopnia co jest złego w tym, że ktoś zbiera od nas dane? Wolę zobaczyć na swojej przeglądarce zdjęcie nowej kolekcji butów niż wiertarki, bo mnie to w ogóle nie interesuje. Tak, oczywiście, więc jest takie pytanie, no i co z tego, że ktoś zbiera? Tak, No często. i
Jakby ja bym powiedział, że jakby do momentu, kiedy wybieramy, czy taka wiertarka, czy nie taka, czy buty, to jakby można tutaj robić takie, takie już wkroczyć w debatę filozoficzną, jakby czym jest wolny wybór i czy chcemy go mieć, bo jeżeli algorytmy będą coraz lepiej rozumiały nasze potrzeby i będą wyświetlały reklamy, które są w 99% zgodne z tym, co wedle tychże algorytmów akurat my w tej chwili chcemy i będziemy to klikać, będziemy zadowoleni, to gdzie się kończy wpływ tej technologii, czy też na nasze samostanowienie? No ale okej, to jest filozofia, to jest bardzo ciekawy temat, ale to jest temat filozoficzny. Natomiast w momencie, kiedy ktoś używa tych samych technik, żeby nam pewne rzeczy nakłaść do głowy, albo żeby nas przekonać, żebyśmy głosowali na tę osobę, czy na inną, czy na tą partię, czy na tamtą, no to już moim zdaniem wykracza poza sferę głaskania się po brodach i chodzenie właśnie po gaju oliwnym z filozoficznymi debatami, tylko to jest tu i teraz, to jest rzeczywistość. I rzeczywiście okazuje się, że znowuż, że my bardzo dużo informacji stawiamy w sieci, że mając odpowiednie narzędzia, dostęp do tych danych, no można bardzo wiele wyczytać na temat tego, co na nas zadziała, jaka reklama zadziała, jaka nie zadziała, co nas przekona, co nie przekona. Właściwie to efekt I motyla był pokazany niemalże tak. tutaj od wypełnienia ankiety przez zmyślany jakiś Tak. instytut po wybory prezydenckie w kraju. Tak. I to nie jest science fiction, że cytuję motto tych książek, bo no my dosłownie teraz, niedawno, był przez Okopres opublikowany reportaż na temat tego, jak wykorzystywano internet w ostatnich wyborach prezydenckich i nie zawsze to były takie, powiedział, zagrania jednoznacznie moralnie czyste. I w związku z tym, że internet nie znika z naszego życia i będzie coraz bardziej obecny, a nie coraz mniej, to też niewątpliwie będzie coraz bardziej obecny w kampaniach wyborczych. A też jest tak, że jeżeli jakby jesteśmy na wyciągnięcie całego świata, no to nasze wybory też są na wyciągnięcie całego świata i oczywiście Polska nie jest pępkiem świata i jakby nie tu się toczą wielkie geopolityczne bitwy, bo to raczej Amerykanie, jak się okazuje, powinni byli się martwić, ale oczywiście u nas też to jest obecne, też to jest widać, że czasami te rzeczy, które się przez nasz internet przytaczają, po prostu to nie są jakieś nieskoordynowane wygłupy, tylko też to są próby wpłynięcia na opinię publiczną. Więc ja bym powiedział, że chociażby z tego względu powinniśmy jednak domagać się tego, żeby ta nasza prywatność była poszanowana na tyle, na ile może być w tym nowym świecie, bo to już po prostu nie jest tylko kwestia tego, czy to wiertarka, czy but. Fundacja Panoptykon pokazuje to w bardzo ładny sposób, prawda? Że to, że nie mamy tajemnic, to nie znaczy, że chcemy wszystko Tak, pokazywać, tak, bo tak, tak. Oczywiście z jakiegoś powodu zamykamy drzwi do tak. łazienki, mimo to jakby może się nie, jakby nie wstydzimy tego, co tam się dzieje, ale też nie chcemy pokazywać domownikom, co robimy. I tak samo no, wydaje mi się, że pewne mamy prawo do prywatności. Rośnie w tej chwili pokolenie osób, które wychowują się w mediach społecznościowych i są pokazywane tam w ogóle od dziecka, Tak. właściwie od zarodka, bo mamy wrzucają zdjęcia już z Tak. USG swoich dzieci. Później młodzież, żeby mieć większy oddźwięk, oznaczają swoich znajomych. Każdy ma 1000 znajomych, więc robi się z tego no, 1000, 3000. Młodzież tak Tak. właściwie ma bardzo dużo. Trochę sobie nie zdając sprawy, że to zdjęcie, które zamieściłam, nagle ma do tego dostęp 7 tysięcy osób czy 8 tysięcy osób, bo znajomi znajomych. No i za 30 lat wybierzemy prezydenta albo prezydentkę, dajmy na to, i na wyciągnięcie ręki będziemy mieli zdjęcie tej osoby na golasa, na pijackiej imprezie studenckiej i z nakładką Czubaki na Tak, przykład. tak, tak, tak. I jak pan to widzi? Czy nam to spowszednieje? Bo co takiego, wszyscy mamy zdjęcie z nakładką Tak, 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 Czubaki. tak. Ale jesteśmy żądni sensacji i jak bardzo będziemy ingerować w inne osoby, żeby w końcu się Tak. dokopać do czegoś No niesamowitego. to jest ciekawe pytanie. Oczywiście normy się zmienią i to, co jest akceptowalne, czy nie jest akceptowalne i co jest jakby okej, dla polityka, i co nie jest, już się bardzo zmieniają, ale się zmieniają jeszcze bardziej, bo jakbyśmy patrzyli na przykład, nie wiem, patrzymy na zdjęcia Justina Trudeau w strojach halloweenowych ze swoją rodziną, gdzie są przebrani w jakieś słodkie, nie wiem, elfy czy miśki,
No to przecież 100 lat temu polityk by chyba wolał spłonąć żywcem, niż takie zdjęcie udostępnić, widziałam a dla nas to jest... zdjęcie prezydenta w tej chwili niedużego miasta w samych slipkach w różowym baseniku No właśnie, pod tak, domem. tak. Albo był też inny polityk, który w telewizji biegał po pieluchach w jakimś reality show, więc te jakby normy na pewno się zmieniają. Bo I pani też... Obama występująca w serialu komediowym dla dzieci już chyba nie była Tak, pierwszą damą, tak, ale... tak. No ale jakby ewidentnie jakby ta granica między powiedzmy popkulturą i polityką się zaciera. Czy to jest dobrze? No nie, chyba ja nie jestem entuzjastą. Ja na przykład nie potrzebuję, żeby mój prezydent rapował w konkursie. Niech on się skupi na swojej pracy. Albo niech jedzie na narty, ale po co to rapowanie? Naprawdę, jakby ja moim zdaniem te granice powinny jednak być, ale może jestem staromodny. Natomiast to, co jakby właśnie mówi pani o tych życiu, które młodych ludzi, które się toczy w sieci, no to jest taki oczywisty aspekt tego, że jak ktoś tam zrobi zdjęcie, jak jesteśmy, nie wiem, pijani po imprezie, to może być to kompromitujące. I to jest to jakby oczywiście nie fajne, bo takie zdjęcia, które jeszcze powiedzmy ktoś by zrobił Polaroidem, no to jego i jakby. Obszar oddziaływania i jego trwałość była dużo mniejsza, prawda? Bo jeżeli ktoś tam zrobił głupie zdjęcie, no to może widzieli to nasi znajomi, ale to takie zdjęcia mają to do siebie, że potem gdzieś znikają. Tylko, że w tej danej chwili to zdjęcie się wydaje nawet imponujące grupie to jest znajomych, a za 10 i lat... inna rzecz, a może dokładnie nie być, bo się zmieni kontekst. Natomiast to jakby to jest taka przecież ciekawa obserwacja, coś na co zwracają uwagę jakby antropolodzy, ludzie badający też młodzież, to jest to, że media społecznościowe uniemożliwiają eksperymentowanie, uniemożliwiają takie próby redefiniowania siebie, zmiany siebie, bo no, młodzi ludzie często kombinują, jakby szukają swojej tożsamości, zastanawiają się, czy ja jestem bardziej metalem, czy bardziej, nie wiem, punkowcem, czy bardziej może jestem kibicem lokalnego klubu piłkarskiego. I często przychodzą takie dosyć drastyczne zmiany, często związane na przykład z tym, że zmieniają szkołę, czy kończą jedną szkołę, zaczynają drugą. I powiedzmy, jeżeli w jednej szkole tam mieli jakąś reputację, która nie do końca im pasowała, to w tej drugiej mieli szansę zacząć zupełnie jakby ze świeżym kątem i się znaleźć tutaj na nowo. No a tutaj tego nie ma. Jakby mamy tą ciągłość, te informacje się przyklejają do nas i z nami idą i nie jesteśmy w stanie od pewnych rzeczy uciec i to może być niebezpieczne. Założenie nowego konta nic nie da, bo No, mamy za dużo wspólnych niekoniecznie, znajomych często. tak, niekoniecznie jest to wyjście. A inna rzecz jest taka, że w ogóle jakby, bo to jest inny temat, którego w ogóle nie dotknęliśmy, czyli to, że media społecznościowe są budowane jakby z takim celem, żeby nas uzależniać, żeby nas wciągać, żebyśmy jak najwięcej czasu spędzali na nich, bo po prostu to jest przekładalne na centy, a centy na dolary, a dolary na miliony dolarów. I też te same taki mechanizm tak zwanego engagementu. To są jakby mechanizmy, które moim zdaniem też, jakby nie tylko moim, bo to tutaj moje zdanie, no, zdaniem psychologów, budują takie wzmacniają takie na przykład narcystyczne tendencje, czyli i tego nie narcyzmu w takim sensie kolokwialnym, że ktoś jest zakochany w sobie, tylko że moje poczucie wartości jest uzależnione od opinii innych, że nie mam jakby stałego poczucia wartości, tylko tak, nie potrzebuję mam tych lajków, oklasków, ja godzinę potrzebuję tych po serduszek. umieszczeniu A zdjęcia. tak to działa, prawda? No bo przecież właśnie chcemy wrzucać te rzeczy, żeby dostawać te serduszka i dlatego ja na przykład zachęcam, żeby sobie zrobić detoks. Ale tak, no jakby myślę, że zrozumiemy dopiero po jakimś czasie, co to tak naprawdę oznacza dla ludzi, którzy wchodzą w dorosłość w tych czasach. I no jakby tutaj takim kolejnym aspektem no, przykrym i jakby nie jest to coś, o czym się mile rozmawia, ale to jest też dostęp dzieci, młodych dzieci do pornografii. Bo jak ja sobie myślę, że jak ja miałem 11 lat, no to dostęp do pornografii to nie było takie hop-siup, prawda? Już pomijając to, że jeden 11-latek w latach 90. to mógł nawet nie wiedzieć, o co chodzi, no to może ktoś wiedział, że rodzice trzymają dziwne taśmy w kredensie, gazetki. Tak, w starym, albo gazetki, w starym wazonie i może kiedyś taką gazetkę to przyniósł, nie wiem, na boisko szkolne i pokazywał za garażami, ale to jakby był to poziom, był to jednak parę zapór, które te dzieci musiały pokonać, żeby z takimi treściami mieć styczność. A dzisiaj no, wszystko to jest no, trzy kliknięcia.
i nie mam na tym tak naprawdę żadnej kontroli, bo ja mogę mojej córce dać telefon, na którym zainstaluję blokady i będę jej mówił, na co ma uważać, ale jakby dziecko w jej klasie ze swoim telefonem może już nie mieć tych blokad. I nie ma, a te blokady rodzicielskie, które istnieją, no przykro mi powiedzieć państwu, są bezużyteczne. Jakby są sposoby na to, żeby je obejść i one nie spełniają swojej roli. Głównie służą temu, żeby rodzice mogli śledzić swoje dzieci. To jest to, co im wychodzi. Natomiast niekoniecznie to, żeby filtrować tą rzeczywistość właśnie w taki sposób, żeby dzieci były bezpieczne. No i jakie to będzie miało konsekwencje, tego jeszcze nie wiemy, natomiast na pewno tutaj się dużo, dużo zmieniło. Jakby, ja też czasami się boję, że wychodzą takiego luddyta, który by najchętniej wszystkim kazał spalić te telefony i komputery i tak nie jest. Natomiast wydaje mi się, że poza tym, że jest mnóstwo zachwycających rzeczy i fantastycznych i to jest wspaniałe, że mamy przyjaciół na wyciągnięcie ręki, wiedzę łatwo dostępną i fantastyczną rozrywkę, bla, bla, bla. No to jednak jest tutaj dużo rzeczy, o których powinniśmy wiedzieć, które są mniej fajne. A cały czas to gdzieś jednak funkcjonuje, mam wrażenie, na marginesie naszej takiej zbiorowej świadomości. No, mówimy o tym, że kreujemy siebie oczywiście w mediach społecznościowych, ale Pan już wspominał o tym, że najbardziej się obnażamy i w książce również o tym wspominał Pan, wpisując hasła do przeglądarki internetowej, bo tam mamy poczucie, że nikt tego nie sprawdzi, więc sobie wpiszemy, jaka to dziwna wysypka nam wyskoczyła, ile przytyła tam ta aktorka, której nie lubimy. W książce było to pokazane bardzo ciekawie. Krótki przykład dam, zmyślając liczby właściwie. I pan też w tej chwili o tym mówił, o tym badaniu pytań na szerokiej populacji. Jeżeli 1000 mężczyzn po 50 pyta się o ból brzucha, rewolucję żołądkową i zgagę, a za pół roku 80% z nich szuka onkologa albo informacji o raku żołądka, to komputer na podstawie tych wszystkich danych jest w stanie wcześniej niż oni wyciągnąć jakieś wnioski z tego. No, czy jest szansa, żeby to wykorzystywać do dobrych celów, bo przecież moglibyśmy uratować kilka osób. Pewnie. Znaczy w ogóle właśnie mówiąc o tym, że nie jestem takim luddytą, no to sztuczna inteligencja, która jakby cały czas gdzieś tam się kojarzy z filmami science fiction, a jest no, częścią już naszej rzeczywistości, no robi kolosalne, umożliwia kolosalne postępy w medycynie, ale kolosalne. I to jest fascynujące, bardzo obiecujące. Teraz tylko jeszcze miejmy nadzieję, żeby to było dostępne dla wszystkich, nie tylko dla tych, którzy płacą duże pieniądze za to, ale na przykład, no jak pomyślimy o tym, że tradycyjnie medycyna działa tak, że idziemy do lekarza, lekarki, którzy, no poza tym, że mają mało czasu, wiele pacjentów i to bazują w większości wiedzy, która jest jeszcze z czasów studiów, oczywiście jakoś uzupełniana mniej lub bardziej, ale jest jednak zamrożona w czasie i podejmuje decyzję na podstawie swojej praktyki kilkudziesięciu, kilkuset, kilku tysięcy pacjentów. A dzisiaj właśnie sztuczna inteligencja pozwala zestawić wiedzę bieżącą, setki tysięcy, miliony przypadków i z tych rzeczy jest w stanie bardzo szybko pewne diagnozy dokonywać. Czyli na przykład jakby wiem, że jest taki startup przy właśnie Uniwersytecie Oksfordzkim, który na podstawie badań EKG jest w stanie zdiagnozować ryzyko zawału na rok przed wystąpieniem tego zawału. Czyli już na rok przed nastąpieniem zawału EKG, które dla lekarza wygląda jak zupełnie normalne, te algorytmy już widzą sygnały, że coś niepokojącego trzeba interweniować. Albo na przykład, to jest słynny przykład, że algorytmy w tej chwili już lepiej jakby wykrywają raka na zdjęciach radiologicznych niż radiologowie przeszkoleni. I jest ileś tam jakby w medycynie dziedzin, których ta technologia bardzo, bardzo szybko przynosi świetne rezultaty. Natomiast jeżeli chodzi o działanie na podstawie naszych danych z wyszukiwarki, no to jest właśnie bardzo, bardzo śliski temat. No bo z jednej strony oczywiście, gdybym ja miał raka, to bym chyba chciał, żeby chciałbym się dowiedzieć jak najszybciej, ale czy chciałbym, żeby mój provider, czy firma, która mi daje miejsce na moją skrzynkę pocztową, tak monitorowała moje dane, no to raczej bym nie chciał jednak. Bo ja w ogóle mam taką refleksję dosyć mrożącą, że my już zbudowaliśmy
Mamy całą infrastrukturę potrzebną, żeby zrealizować scenariusz roku 1984. Naprawdę już mamy wszystko na swoim miejscu, tylko że na razie to głównie wykorzystujemy do tego, żeby nam sprzedawać bardziej wiertarki albo bardziej buty. Natomiast są już miejsca, gdzie się tę infrastrukturę wykorzystuje dokładnie w tym celu. Na przykład w Chinach, jak się spojrzy na to, co się dzieje z Ujgurami w Chinach, że każdy ich ruch, naprawdę każdy jest rejestrowany i oni nie mają prawa do prywatności już w tym świecie i żeby mieć, jak mają telefon, to muszą mieć rządową aplikację na tym telefonie, która rejestruje absolutnie wszystko, gdzie są, co robią i na każdym rogu jest kamera. W kamerze jest jakby system wykrywania twarzy, który identyfikuje twarze z konkretnym nazwiskiem, więc wiadomo, kto gdzie poszedł, co robił i tak dalej. I ja uważam, że my, jeżeli chcemy sobie dalej żyć w naszym przywiązaniu do wolności, w ogóle do jakiejś takiej przywiązania do tego, że jednak jednostka ma prawo samostanowienia się, no to musimy się pilnować, bo ta infrastruktura już stworzyliśmy. Niechcący poniekąd, ona jest. I teraz jakby sęk w tym, żeby ona jednak nie była wykorzystywana w takich celach. No, kiedy mówimy o wszechobecności kamer, to przyszło mi do głowy sprawa nagrywania polityków w pewnej restauracji. I się zastanawiałam, czy jest to warte zachodu, jeżeli tam może być kilka kamer, do których jesteśmy przyzwyczajeni, bo one właściwie no, mówią nam, że ktoś czuwa nad naszym bezpieczeństwem. No i stosujemy aplikację do czytania z ruchu warg. No i po co nagrywać właściwie? No oczywiście jest wiele sposobów i niektóre z nich są jakby niczym właśnie z nowego filmu o Bondzie, bo też ostatnio czytałem artykuł o tym, że można na podstawie, że można wycelować laser w szybę i na podstawie tego, jak ta szyba drży, kiedy ktoś mówi w pokoju, też można wyczytać, co kto mówi. A z komputera można wyczytać dane na podstawie tego, z jaką częstotliwością szumi procesor albo ekran. Więc oczywiście, jak chcemy podsłuchiwać się, to jest mnóstwo sposobów, ale no, rzeczywistość jest też tak jakby banalna, bo nie potrzeba tych świetnych, fantastycznych technologii, bo większość z nas nosi komórkę przy sobie, ja też. Jakby znowuż, tak jak mówię, że nie da się od tego już uciec, to każdy ma ten telefon, a każdy telefon można zhakować i oczywiście większość z nas, jeżeli nie klikamy w jakieś dziwne linki i tak dalej, no to nie powinno się martwić, ale wiemy na przykład, że nasz rząd kupił licencję na oprogramowanie tak zwanego Pegaza, to się chyba nazywa, tak? To jest oprogramowanie firmy z Izraela, które wykorzystuje tak zwane zero day bugs, czyli takie błędy, o których wie właśnie twórca tej usługi, ale nie na przykład producent oprogramowania, producent telefonu i tak dalej. I tak jak ja czytałem, było kilka takich reportaży na temat, czy artykułów, które mówiły o tym, jakie błędy wykorzystywano w przeszłości, które już zostały załatane. Na przykład był taki błąd aplikacji WhatsApp, który pozwalał na przejęcie całkowitej kontroli nad telefonem, jeżeli tylko znało się numer tej osoby. Nie trzeba było nic klikać, nie trzeba było na to odbierać SMS-a czy dziwnego telefonu, wystarczył numer. I ileś osób... I jakby, bardzo niewiele, tak, bo tak, numer to nie jest tak, coś, tak, czego nie, tak nie, 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 bardzo. Absolutnie nie. No i tu się okazuje, że no jak się tutaj przed tym uchronić, no można nigdy nie wyjmować telefonu albo zawsze odbywać rozmowy zostawiając telefon w pokoju A obok. To woreczki W Faradaya, sensie, dobrze no, pamiętam? saszka Faradaya, tak, to jest jakby dla osób, które... Jeżeli nas oglądają jacyś dziennikarze śledczy albo osoby, które no, mają jakieś powody, żeby rzeczywiście o tą swoją prywatność zadbać jeszcze bardziej niż przeciętny Kowalski, to tak, no, to saszetka Faradaya jest jakimś rozwiązaniem, tylko że jest do momentu, kiedy, jeżeli ktoś nam wejdzie na telefon i sobie wyciągniemy to z tej saszetki, to i tak po wszystkim, prawda? Bo chodzi o to, że to przynajmniej blokuje śledzenie, gdzie jesteśmy w danym momencie. No bo to jest znowu to jest też coś, co opisuję w książkach, to jest bardzo ciekawe, że wielu z nas jakby ściąga te aplikacje tak bez zastanowienia się i bez czytania tych warunków użytkowania, czemu się nie dziwię, bo te warunki bardzo użytkowania długie. mają 40 stron drobnym drukiem, ale na przykład wiele aplikacji żąda dostępu do danych geolokalizacyjnych i jakby one są teoretycznie anonimowe, ale w praktyce okazuje się, że de-anonimizacja anonimowych danych nie jest taka trudna, bo jakby mało osób się budzi w naszym łóżku, idzie do pracy w naszej biurze, odbiera dziecko z naszego przedszkola i tak dalej. Więc jeżeli ktoś chce te informacje znaleźć i wyciągnąć, to zrobi. I New York Times miał taką serię artykułów w zeszłym roku, gdzie dziennikarze New York Times, czyli jacyś właśnie wielcy specy,
na podstawie ogólnie dostępnych takich komercyjnych baz danych byli w stanie pojedynczych ludzi identyfikować i po prostu z precyzją co do minuty odtwarzać ich dzień. Mało tego, znaleźli też dane, które pozwoliły im określić, co robi prezydent Trump z jakby precyzją co do minuty, bo jeden z jego ochroniarzy miał prywatny telefon, na którym miał zainstalowaną aplikację, która logowała jego położenie. Więc no ciężko jest w tym świecie. My ciągle zupełnie do końca nie widzimy w tym zagrożenia, bo cóż to takiego, że ktoś wie, gdzie ja jestem. No gorzej, że ma dostęp do kamery w moim telefonie. Tak, no więc oczywiście jakby znowuż. Większość z nas pewnie, nawet jeżeli jest w jakiś sposób śledzona w takim zautomatyzowanym procesie, który nie jest jakby skierowany na nas, tylko po prostu jesteśmy częścią tego systemu, no to czy to będzie miało jakieś bardzo szybkie przełożenie na nasze indywidualne doświadczenie? No pewnie nie. Natomiast jakby właśnie samo to, że się wdajemy manewrować taki system, który w każdej chwili ta wajcha może zostać przełączona, może być użyty do czegoś innego. To wydaje mi się, że jednak powinno nas niepokoić, bo się możemy znaleźć na czyimś celowniku z jakiegoś powodu i wtedy już się okazuje, że jesteśmy na talerzu. Więc to są wszystko kwestie, oczywiście jakby nasza sprawczość jako pojedynczych obywateli jest bardzo niewielka, powiedzmy sobie tutaj wprost, natomiast jednak na przykład mi się wydaje, że my gremialnie jako Polacy, tak użyję takich wielkich słów, się powinniśmy interesować tym, co się dzieje w nowej technologii i powinniśmy się też wymagać od polityków, żeby oni mieli jakieś odpowiedzi na te tematy, bo ja w ogóle jak tak patrzę, o czym się toczy dyskusja, jak patrzę na dyskusje polityczne, to na nie dotyka bardzo wielu ważnych tematów, przynajmniej dla mnie. Dla mnie te technologie są ważne, a one są gdzieś zupełnie nieobecne. A to jest coś, co będzie kształtowało nasze życie bez wątpienia. Teraz już kształtuje, będzie jeszcze bardziej. Czy nie powinno być tak w związku z tym, że najbardziej dofinansowana i rozbudowana agenda w policji powinna się zajmować właściwie tylko takimi informatycznymi sprawami, bo no, oprócz zbierania DNA, tak. To pokazał pan tyle narzędzi do śledzenia ludzi, do śledzenia tych śladów, które zostawiamy, że nie muszą śledzić tylko przestępstw tych internetowych, ale każde jedno można by rozpracowywać tak, od tej strony. Tak, 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 tak. Tu jest taka fantastyczna anegdota z Anglii, że jakiś czas temu rząd konserwatystów sobie pogratulował, bo spadła przestępczość w Wielkiej Brytanii jakąś naprawdę sporą proporcję, tam 10 czy 15%, więc wszyscy pogratulowali, przybili piątkę, zwolnili wielu policjantów, no bo już nie są potrzebni, skoro jest tak ok. Tylko że potem ktoś sobie zadał trud, żeby policzyć z kolei przestępstwa internetowe i się okazało, że ta krzywa zgoła w drugą stronę się odbija. No i tu się pojawiają problemy bardzo poważne, no bo oczywiście nie każdy policjant, który powiedzmy 10 lat temu zaczynał służbę, no jednak powiedzmy ograniczającą się do tej dotykalnej rzeczywistości odnajdzie się nagle w tej cyberprzestrzeni. A po drugie, no też cały nasz system prawny nie do końca sobie z tym radzi, no bo jeżeli ja bym wyszedł tutaj z biblioteki, ktoś by mi ukradł portfel i zadzwoniłbym na komendę, no to można było sprawdzić nagranie z kamer, można było jakieś tam powiedzmy przepytać okolicznych, znanych policji podejrzanych osobników i no i kto wie, może ten portfel by się znalazł, ale w momencie, kiedy ktoś ukradł nam z konta 5 tysięcy i nawet ktoś sprawdzi, że ślad IP prowadzi do Indonezji albo na Ukrainę, albo do Urugwaju, no to co teraz? No przecież nie będziemy Interpolu tutaj wzywali, żeby te pieniądze odzyskał. Nie mamy właściwie żadnego sposobu na to, żeby tutaj zareagować. Często jakby takie, z tego co ja się orientuję, z tego co wiem, to często to tak się kończy. To jest bardzo frustrujące też dla policji, że jakby czują, że są krok do tyłu w stosunku do tego, co się dzieje w rzeczywistości. Ale też rzeczywiście te narzędzia mogą być wykorzystane do tego, żeby też jakieś pewne nierozwiązane sprawy rozwiązywać. Jest taka bardzo fajna książka amerykańskiego autora, którego już teraz nie pamiętam, który był długie lata reporterem piszącym o seryjnych mordercach i o nierozwiązanych sprawach. Książka nazywa się, ona chyba nie była wydana po polsku, ona się nazywa po angielsku Come into the Shadow with Me, chyba. I on opisuje, że po prostu po tylu latach pisania o tym, że znowu tutaj nie wykryto, nie znaleziono, to jakby jego już to bardzo frustrowało.
czuł też ból tych rodzin, które zawsze pytały, czy on czegoś nie mógł zrobić, czegoś jeszcze sprawdzić. I on zaczął wykorzystywać internet w bardzo prosty sposób. Po prostu wrzucał na Facebooka reklamy, znaczy płatne ogłoszenia dotyczące, czy widziałeś tego człowieka, czy widziałaś to zajście. I targetował tymi reklamami ludzi, którzy mieszkali w miejscu, gdzie doszło do zdarzenia. Czyli zamiast tych tak znanych z filmu reklam czy ogłoszeń na kartonie mleka, to tylko do ludzi, którzy powiedzmy żyli na skrzyżowaniu tej ulicy, wysyłał takie zapytania. I używając tylko tych metod, czyli to nie są żadne te naprawdę tajemnice internetu, tylko bardzo proste narzędzia. Udało mu się doprowadzić do rozwiązania chyba 4 spraw, które były od lat po prostu zamknięte i uznane za nierozwiązywalne. Czyli się okazuje, że policja no, też ma po prostu nowe narzędzia do wykorzystywania. Tylko po pierwsze no, musi umieć je wykorzystywać, co nie jest takie proste, po drugie musi też jakby działać w ramach jakiegoś systemu prawnego, który odzwierciedla rzeczywistość i też dba o to, żeby sprawna policja nie prowadziła do państwa policyjnego, bo tego też chyba nie chcielibyśmy. Kolejny wątek, który wydał mi się dość przerażający, bo bardzo nas obnażający, jest wątek z Notagos. Notagos w trzecim tomie i obiecuję, że to już jest ostatni fragment, do którego nawiążę. Chodzi mi konkretnie o szantaż na Helenie Niemczyk. W ogóle strasznie fajna bohaterka. Bardzo jej kibicowałam i bardzo była odważna, świetna kobieta. Pani ma coś na sumieniu, czego nigdy nie udowodniono i nasi źli bohaterowie chcą na nią mieć haka i szukają tego haka. W związku z tym włamują się na jej skrzynkę internetową, czytając maile prywatne i służbowe na różne tematy. W pewnym momencie, tak mniej więcej od połowy 2013 roku, jej listy zaczynają zawierać związki i wyrażenia charakterystyczne dla osób nękanych wyrzutami sumienia. Nie chodzi rzecz jasna o dosłownie wyrażone poczucie winy, to jest znacznie subtelniejsze. Częściej pojawiają się na przykład odwołania do Boga. Zmieniają się proporcje przymiotników o wydźwięku negatywnym do tych o wydźwięku pozytywnym i tak dalej, i tak dalej. Bardzo obnażające, tak jak wspominałam. Czy wyobraża sobie pan sytuację, że tego typu analiza tekstu za kilka lat, kiedy się wyspecjalizuje i kiedy powiedzmy będzie miała wysoki odsetek nieomylności, tak to nazwijmy. Może być wykorzystywana chociażby jako dowód poszlakowy w sprawach sądowych. No to jest ciekawe pytanie. Ja nie jestem prawnikiem, ani nie mam doświadczenia z tą całą sprawą czy z tym procesem. Natomiast spodziewałbym się, że tak, bo jakby już teraz sztuczne inteligencje mają coraz większy udział w procesie prawnym. Na przykład w Stanach już są testowane takie narzędzia, że nim sędzia podejmie sprawę decyzję w jakiejś rutynowej sprawie, czyli na przykład czy zgodzić na przedwczesne zakończenie odsiadki, to usłużny algorytm mówi, że na podstawie danych zebranych prawdopodobieństwo, że tutaj skazany popełni kolejne przestępstwo wynosi 40%, 50%, 72% i tak dalej. I także takie narzędzia już teraz są wykorzystywane, a czy one będą dopuszczone jako materiał dowodowy, no to wydaje mi się, że to raczej jest kwestia czasu, bo jakby mało który materiał dowodowy jest tak naprawdę w 100% trafny, bo nawet testy DNA nie są w 100% jakby wiarygodne, tym bardziej odciski palców, zawsze są jakieś odchylenia. Pamięć ludzka jest najmniej tak, wiarygodna. Pamięć ludzka to już w ogóle. I te nasze algorytmy, które mogą coś wskazać z prawdopodobieństwem 80-90%, to no pewnie też będą w nieodległej przyszłości brane poważnie pod uwagę. A nawet jeśli nie w procesach sądowych, to będą brane pod uwagę w innych jakby takich aspektach naszego życia. I też znowuż w Stanach się testuje algorytmy, które analizują wnioski o udzielenie pożyczki i nie czytają tego, co jest we wniosku, tylko patrzą, jakie słowa są używane. Bo się już okazuje, że są pewne słowa, które się korelują z tym, że pożyczka jest spłacana, bo na przykład jak jest w takim dokumencie słowo plan, prognoza, oczekiwania, kredyt, to widać, że to raczej będzie spłacone, a jak są słowa takie jak szpital, błagam, obiecuję, to znaczy, że nie będzie.
To jest bardzo fajnie opisane w książce Wszyscy kłamią Stevensona Davidowica. Także już samo to, jakie słowa padają, mówią całkiem sporo. I jeżeli sądy, powiedzmy, tego nie zrobią, bo ktoś powiedzie, że to jest niedopuszczalne, jednak no to sobie tutaj sektor prywatny sam wyciągnie wnioski. Poradzi sobie. Tak. Ale trzeci tom kończy się optymistycznie dla nas, pesymistycznie dla osoby, która siedzi na ławie oskarżonych. Algorytm okazał się błędny i przewidywania się nie spełniły. Czy to jest jakieś takie światełko w tunelu z Pana strony do nas, że nie da się człowieka w zero-jedynkowy świat do Wydawca końca? mi powiedział, żebym zrobił jednak takie, bo pierwsze A zakończenie miało nie być było takie, inne? no miał, bo ja nie jestem takim optymistą. Ja w ogóle, no, Ale ja bym uwierzyła, tak, przy przypuszczania Semenowa, jak to się skończy, były tak. dla mnie bardzo wiarygodne No i sobie właśnie, myślałam, że ja się raczej w pozamiatane tę jest już po stronę prostu. tak skłaniałem, ale rozmawialiśmy z wydawcą, że nie mogę po trzech książkach zostawić czytelnika z dołem, więc czy czytelniczki, więc się ugiąłem. No ja nie jestem optymistą. Znaczy ja nadal uważam, że powinniśmy oczywiście jakby zawalczyć o swoje, ale ja z, jakby, bo ważnym aspektem tej trzeciej książki jest ten algorytm generowania tekstu. I ja jakby na podstawie tego, co czytałem przy okazji takiego researchu do tych książek, a ja się staram no, bardzo rzetelnie research prowadzić, no to mam w ogóle dosyć smutne wnioski na temat tego, czy mamy wolną wolę i czy jeżeli algorytm jest w stanie wypluć tekst, który wygląda jak tekst, który napisał człowiek i ten tekst ma sens, ma początek, środek i koniec i został stworzony przez byt, który jest pozbawiony jakichkolwiek uczuć, to czy my możemy być tak zadowoleni z siebie, że my jesteśmy bardzo różni i jakoś wydaje mi się, że może niekoniecznie. Jaka to jest przyszłość dla pisarza? No to jest zabawne, bo ja parę, znaczy zabawne, właśnie nie, ale parę lat temu rozmawiałem właśnie z kolegą z CD Projektu, który mówił, że no, że no zawsze staramy się w grach stworzyć iluzję żyjącego świata, ale są różne ograniczenia, między innymi takie, że no żaden pisarz nie napisze tyle tekstu, żeby całe miasto żyło, że można do każdego przechodnia podejść i o czymś pogadać. I właśnie mówił, że to kiedyś może, jak będziemy używali algorytmu do generowania tekstu, to będzie można to robić. A ja powiedziałem mu wtedy, chłopie, jakie algorytmy, czy ty wiesz, na czym polega moja praca? Jaki algorytm do generowania tekstu? Nie, to niemożliwe. No i to było 4 lata temu i miał rację, to jest możliwe. Oczywiście jeszcze nie jesteśmy w takim etapie, że nam algorytm napisze Ulyssesa czy nie wiem, Nadniemnym. Natomiast, żeby napisać taką rozmowę, jakich na przykład w naszych grach jest sporo, czyli jakieś rozmowę ze sklepikarzem czy z przechodniem na ulicy, który na konkretny temat coś powie, parę zdań, no to jest już kwestia wczoraj, nawet nie dzisiaj. I te algorytmy tworzące teksty raczej w szybkim tempie radzą sobie coraz lepiej. No i ja sobie sam jako pisarz pracujący nad tą książką zadawałem pytanie, a właściwie to jak ja piszę i jak to się staje, że ja te słowa przelewam na papier i na ile to jest świadome, ten cały proces, bo jak się czyta wywiady z pisarzami, czy jak się rozmawia z pisarzami, to często się pojawia takie stwierdzenie, że najlepiej się pracuje wtedy, kiedy jest się w takim ciągu, że w ogóle nie myśli o tym, co się robi, bohater robi, tylko, co chce, tylko zmienia dokładnie scenariusz. bohater tam się po prostu w niespodziewanym kierunku się to toczy. Zabił kto inny. Tak, i my lubimy sobie mówić wtedy, to jest takie właśnie, no, dosłownie chyba tymi słowy to mówię w książce, że lubimy sobie mówić, że bo to bohater książki ożył i swoim własnym tutaj życiem pokierował. A mi się wydaje, że to trochę jest drugą stroną i to znaczy, że my nie kontrolujemy tego procesu w 100%. Że to czasami to pisanie to jest też efekt po prostu jakiegoś nie do końca uświadomionego ciągu przyczynowo-skutkowego, który jest wynikiem tego, co czytaliśmy wczoraj w gazecie, a co przedwczoraj w książce, o czym 5 lat temu rozmawialiśmy na rybach i to też po prostu pisarz zbiera rzeczy wokół siebie i je przetwarza i tworzy z nich coś nowego, ale ten proces nie jest taki, że mamy nad nim 100% kontrolę. Przynajmniej ja w to nie wierzę. Mówił Pan o wnikliwym researchu. Ja na Pana stronie na Facebooku autorskiej widziałam pewne kosmiczne rzeczy.
A w jednej z rozmów wspominał Pan, że bardzo frapująca i ciekawa byłaby kwestia morderstwa na Międzynarodowej Stacji Tak, Kosmicznej, tak. no I to bo, jest właśnie kolejna książka, no zgadza się. właśnie, czyli poszedł Pan w tą Tak. stronę. Rok 2020 mnie tak zmęczył, że uznałem, że żeby uciec od Ziemi, to muszę na orbitę. Tak, bo Kiedy, kiedy, kiedy? kiedy? Przyszły rok jesień, lato jesień. Także niedługo będzie fajnie, ja się bardzo cieszę. Będzie trochę bardziej optymistycznie, no, więc Dobrze. będzie lżejsza lektura. Dobrze. Nie mogę nie zapytać. Lada chwila, 18. edycja Międzynarodowego Festiwalu Kryminału. Jedzie pan tam jako nauczyciel. Tak, No i zgadza niestety się. nie finalista, co mnie bardzo Cóż, zdziwiło. Na dużej liście zdarza się. pan był. Na małej nie trafił, ale w zeszłym roku drugi tom był, prawda? Tak, W tak, tej tak, tak, głównej tak, tak. siódemce. Zastanawiałam się, tych książek jest z roku na rok coraz więcej. Jak Tak, jurorzy tak, tak, pokazują, tak, to są po tak. prostu hałdy i stępy. Czy konkurencja jest naprawdę tak olbrzymia? Znaczy, jeżeli chodzi Bo one się nie o. różnią między sobą tak poziomem, moim zdaniem, więc jak jedna Znaczy, była, druga nie, to ktoś tu jakby napisał jakieś. trochę niezręcznie jest mi komentować decyzje Ale tak jury. specjalnie. Natomiast jakby jestem też świadomy tego, że no byłem już pięciokrotnie nominowany tej nagrody. Raz zdobyłem nagrodę główną, raz nagrodę czytelników. Też rozumiem potrzeby, Ale żeby. można być weterynem jak Mariusz Czubaj na Nie no, przykład i być oczywiście, no prawie ja też zawsze nie z powiedziałem każdą jeszcze ostatniego książką. słowa, ale po pierwsze, no nie, fajnie, że też nowe nazwiska się pojawiają na tej liście. Po drugie, no, te książki dosyć mocno wykraczają poza taki klasyczny model kryminału. Thriller sensacyjny na przykład, Tak, ale w można by. ogóle jakby to, że te technologie tam odgrywają taką dużą rolę, to ja wiem, że nie każdemu. Jakby dla mnie to jest fajne, świeże i ciekawe i trochę bardziej odzwierciedlające tą rzeczywistość, w której żyjemy, ale wiem, że nadal jakby spora część czytelników i też może jurorów oczekuje jednak Klasyki. klasyki i takiego, bym powiedział, wzorca Agaty Christie, że jest zamknięta przestrzeń, jest zbrodnia i główny detektyw, który swoim językiem, intelektem jakby bada poszlaki w świecie fizycznym i one się układają w jakiś ciąg zdarzeń. I oczywiście, jakby ja to rozumiem, też lubię takie książki czasem przeczytać, tylko nie lubię ich pisać, więc ja sobie robię swoje, ale jakby nie. Życzę oczywiście. Komu najbardziej? No Czytał właśnie, pan, czy nie nie, bardzo? już nie, ugryzłem się w język, bo nikomu nie życzę, bo niech decydują jurorzy, ale jakby nie biorę tego do siebie za bardzo. No i na zakończenie już chciałam pana namówić na pewną refleksję. Może pan da się namówić na temat, Zobaczymy. refleksję na temat autorów i ich promocji. I słowem wstępu, bardzo subiektywna moja ocena, Tak. kiedy pan dostał Wielki Kaliber w 2016 Tak, roku, tak, tak. to wielki kaliber czytelników dostał inny pisarz, bardzo popularny i poczytny, który się dobrze czuje w mediach społecznościowych i w ogóle. Ja się bardzo cieszyłam z pana nagrody, bo lubiłam pana czytać i panu kibicowałam. Chciałam sobie poczytać coś, co tam po tym wielkim kalibrze. I gdziebym nie wchodziła, no to widziała mnie pana, tylko drugiego laureata, i po prostu bardzo to czułam i uważam, że tamten pisarz po prostu świsnął panu medialnie i PR-owsko tę nagrodę sprzed nosa. Wydaje mi się, że ta trylogia jest lepiej medialnie reklamowana Tak, niż ta tak. pierwsza. I chciałam pana podpytać właśnie o uczestnictwie pisarzy w tej chwili w mediach społecznościowych, bo oni są i ja przypuszczam, że część się w tym świetnie odnajduje, ale że część traktuje to jako swój obowiązek i pracę, bo widzą, że muszą to Rzeczywiście robić. tak jest. Jakby w kuluarowych rozmowach wynika, że niektórzy robią, bo to lubią, a inni robią, bo muszą, bo wydawca kazał, albo bo po prostu trzeba zapłacić rachunki, więc książka się musi sprzedać, więc ją trzeba promować na każdy możliwy sposób, bo rynek jest konkurencyjny mocno. Ja bardzo nie lubię mediów społecznościowych z przyczyn między innymi zawartych w tych książkach. Jakby ja nie czuję wewnętrznej potrzeby
żywego uczestnictwa i rozpisywania się na mediach społecznościowych. I ja rozumiem, że. Spotkania za 3.20 były, Tak, prawda? tak, Ale tak. to Ale to w jest ramach promocji, prawda? troszkę co innego, bo jeżeli ja mam coś sensownego do powiedzenia albo z kimś ciekawym rozmawiam, to To rozumiem było to, fajne, ale. to spotkanie. No właśnie, jeszcze może kiedyś wrócimy do tej formuły, bo tematów jeszcze jest sporo, ale jakby no nie rozumiem, po co mam rzucać moje zdjęcie, że biegam, albo po co mam rzucać moje zdjęcie, że spacer, albo że bułka. Jakby ja nie czuję takiej potrzeby, nie chcę się do tego zmuszać, też nie chcę marnować czasu czytelników, bo ja mam, bo żyjemy w tych czasach tak zwanej ekonomii uwagi. Każdy chce naszego czasu, naszych lajków i wyświetleń i tak dalej. I ja nie czuję, żeby każda moja właśnie przebieżka, czy moja sałatka, czy moje nowe buty zasługiwały na to, żeby wkraczać do pani czy państwa życia z takim komunikatem. Więc ja utrzymuję ten profil autorski jako po prostu kanał do jakiejś komunikacji, ale uważam, że mogę się ograniczać do rzeczy, które są rzeczywiście istotne. I oczywiście jakby jest też świadoma kalkulacja, bo ja wiem, że gdybym wrzucał te zdjęcia spod prysznica i zdjęcia na sankach, to by się to przekładało na więcej książek sprzedanych. To jest jakby niestety tak to działa. Więc ja sobie grzecznie postoję obok Ale jeszcze ma pan inny etat, może sobie. Tak. No ja oczywiście w ogóle właśnie mam to szczęście, że ja nie walczę o chleb, bo mam swoje inne sposoby na to, żeby ten chleb zdobywać, a piszę, bo chcę pisać. I oczywiście jakby to, żeby, bo jasne, nie narzekam, bo uważam, że te książki się fajnie sprzedają i trafiają do ludzi i bardzo jest mi z tego powodu miło. Natomiast też zdaję sobie sprawę, że gdybym właśnie na pierwszej linii tutaj walki na mediach społecznościowych działał, to pewnie by się dało z tego ukręcić więcej, ale to mnie w ogóle nie ciągnie. Też wydaje mi się, że jest takie ryzyko, że osoby, które są bardzo aktywne właśnie tak na mediach społecznościowych, zaczynają pisać tak, żeby właśnie te lajki zbierać i pisać rzeczy, żeby były popularne. Po prostu wpływa na to, jak się sam myśli o świecie i to nie jest mi potrzebne. Mamy pytanie od czytelnika, już całkiem na zakończenie naszego Dobrze. spotkania. Przed algorytmami śledzących prawdopodobnie nie uciekniemy, ale czy warto starać się je blokować, stosując popularne rozszerzenia do przeglądarek, czy może nawet jesteśmy w stanie wprowadzić w błąd? Tak, no jakby znowu ja nie jestem ekspertem, także nie proszę mi nie wierzyć we wszystko, co mówię, nie traktować tego religijnie, ale no moim zdaniem tak, warto się zainteresować tym, jakie są opcje i na przykład zamiast WhatsAppa zainstalować sobie Signal, który rzeczywiście porządnie szyfruje i nie patrzy, co my robimy. Albo może zamiast używać przeglądarek, które rejestrują każdy nasz krok, to sobie ściągnąć taką, która tego nie robi. Na przykład, nie wiem, Brave czy Firefox Focus na komórki. Czyli są opcje. Ja nie chciałbym podkładać tutaj konkretnej opcji, sugerować Państwu, natomiast zachęcam do tego, żeby się za nimi rozglądać i żeby o tą swoją prywatność w sieci dbać. To nie jest takie rozwiązanie systemowe, bo nie możemy oczekiwać, że każdy będzie właśnie robił wszystkie te bariery. Natomiast w naszym indywidualnym życiu ja nie widzę jakby powodu, żeby tego nie robić, a wręcz wydaje mi się, że można tylko na tym zyskać. Także znowu po prostu warto się rozejrzeć za tym, co jest i warto zadać sobie pytanie, czy ja rzeczywiście muszę mieć aplikację, która postarza moją twarz, a w zamian ściąga wszystko, co mam na telefonie. Dobrze, dziękuję bardzo serdecznie Ja również za ciekawą dziękuję. Dziękuję rozmowę. pani, dziękuję państwu. Proszę państwa, to było ostatnie spotkanie w Tygodniu Bibliotek. Zapraszamy na nasz kanał YouTube, znajdziecie tam inne nasze spotkania. Są ciekawe, są fajne. Informuję o tym, że wszystkie spotkania, które się odbyły w zeszłym roku w ramach dyskusyjnych klubów książki, nie będą ogólnie dostępne po 30 czerwca, więc spieszcie się i oglądajcie. Zaglądajcie na naszą stronę internetową, bo niedługo kolejne, mam nadzieję, że równie ciekawe spotkania. Do widzenia. Do widzenia.